Dzień dobry, witam serdecznie. Dominik Waszek, kłaniam się nisko. Dziś mam dla Państwa niespodziankę. Niespodziankę w postaci fragmentu pewnego programu, nad którym pracuję, w którym będę wyjaśniał dosyć drobiazgowo i dosyć szczegółowo przede wszystkim to, co się dzieje we łbie i co się dzieje w mózgu, kiedy mamy lęk lub zaburzenia lękowe. A oprócz tego będę w nim również omawiał najczęściej popełniane błędy podczas realizacji 5 kroków. Teraz, jeśli Państwo nie wiecie, czym 5 kroków jest i nie mieliście jeszcze ze mną do czynienia, to linki do większej wiedzy na ten temat będą gdzieś tutaj pod spodem tego filmu. A za chwilę przedstawię Państwu fragment tego programu, o którym wspominałem, i będzie w nim mowa o kroku drugim, czyli o tym, jak czuć ciało, nie tylko lęk, ale również inne emocje, jak je czuć ciałem. No i przede wszystkim jak właściwie zinterpretować to, co mówię, i nie popełniać najczęściej popełnianych błędów w tej dziedzinie. Zapraszam. Podstawowym problemem, jaki macie Państwo przy realizacji kroku drugiego, który przypomnijmy, mówi czuj lęk ciałem, wpuść go do ciała i czuj go ciałem. Podstawowym problemem, jaki Państwo macie, jest to, że nie macie bladego pojęcia, o czym mówię. Takie tu jest spostrzeżenie na podstawie Waszej korespondencji do mnie. Spora część ludzi nie zdaje sobie sprawy, co to właściwie znaczy czuj lęk ciałem. Wpuść go do ciała, czuj go i co? Więc wyjaśnijmy, bo to też jest, to czeka mnie tutaj niełatwe zadanie, ponieważ to jest trochę tak, jakbym, nie wiem, chciał wyjaśnić, co to znaczy stać na dwóch nogach, nie? Albo co to, jak to się czuje, jak się podrapie w policzek, nie? Na przykład, wydawałoby się, że każdy to wie i jest to tak oczywiste, że powinno być oczywiste przynajmniej, a nie jest. No więc dobra, zacznijmy od pewnego bardzo praktycznego ćwiczenia, które możecie sobie Państwo teraz wykonać. Od razu też powiem, że nie jest to żadna spektakularna rzecz, to znaczy nie jest to żadne boom, żadne wow. Nie? Większość z nas czuje ciało zawsze, okay? Ponieważ je mamy. Nie? Więc jakby sygnały od ciała, które mówią czuj mnie, płyną cały czas. Kłopot w tym, że przez większość dnia, przez większość czasu jesteśmy zajęci, nasza głowa myśli słowami wtedy, przez co mamy utrudniony dostęp do tego, co płynie z ciała. Okay? Dlatego zróbmy sobie takie proste, banalnie proste ćwiczenie. Proszę, żebyście Państwo sobie usiedli wygodnie, nie krzyżując rąk, nie krzyżując nóg i możliwie tak, żeby nie wymagało wysiłku utrzymywania tej postawy. Tej pozycji ciała, ok? Czyli połóżcie sobie wygodnie ręce, połóżcie sobie nogi, oprzyjcie sobie głowę i po prostu przez chwilę bądźcie. Wszystko, co trzeba zrobić, żeby czuć ciało, to oddychać w miarę głęboko, ale też nie głęboko, czyli nie inhalujemy się, nie robimy sobie hiperwentylacji, tylko normalnie oddychać i spróbujcie Państwo przesunąć środek swojej świadomości, to gdzie jesteś, nie? To większość z nas w kulturze zachodniej powie, że w głowie jestem, nie? Tu jestem ja, a tu jest moje ciało, nie? Więc spróbujcie zrobić sobie taki myk, żeby wziąć to coś, czym jesteśmy, czym jesteście, to coś, co jest w głowie i jakby przesunąć je piętro niżej, zejść do ciała. Spróbujcie jakby zejść do ciała, ok? I teraz oddychając, chodzi po prostu o to, żeby poczuć, że jesteś ciałem. Żeby poczuć ciało. Prawdopodobnie pomoże Państwu w tym, jeśli na przykład zwrócicie uwagę, która dłoń jest w tym momencie cieplejsza. Zwykle jedna jest. Albo która z Waszych nóg, z Waszych stóp jest w tym momencie cięższa. Albo jak głęboko wchodzi oddech, kiedy oddychacie.
Zauważycie też pewnie, że nie zawsze wchodzi tak samo głęboko. Nie? Że niektóre oddechy są płytsze, inne są głębsze. No, ale to już jest inna sprawa. I to jest to, o co chodzi. To jest wszystko. Chodzi o to, żeby czuć ciało. Teraz, jeśli to się Państwu udało, to pewnie troszeczkę się uspokoiliście. To wtedy jest troszeczkę spokojniej. A jest troszeczkę spokojniej i wydaje się ciszej, dlatego, że w ten sposób oddalamy się od tego szumu, który na co dzień mamy we łbie. Czyli przestajemy do siebie gadać w głowie, co nie znaczy, że nie myślimy. Przestajemy do siebie gadać w głowie i przełączamy się na trochę inny tryb. I wszystko, co trzeba zrobić, to zejść piętro niżej, zejść do ciała. Nie jest to szczególnie trudne, nie jest to skomplikowane i można i trzeba to ćwiczyć, bo to jest umiejętność. To jest, moi drodzy, umiejętność, a z umiejętnościami jest tak, że jeśli się je ćwiczy, jeśli się je ćwiczy w sprzyjających warunkach, czyli wtedy, kiedy się nie boimy, kiedy nie mamy problemów, to tym łatwiej jest nam robić to wtedy, kiedy bardzo tego potrzebujemy, czyli wtedy, kiedy pozwolimy, aby lęk do nas przyszedł i wpuścimy go do ciała, zaczniemy go czuć ciałem. Kiedy to się stanie? Pewnie zwrócicie Państwo uwagę na kilka takich bardzo istotnych symptomów. I pewnie Wam się przypomni to, co mówiłem o tych trzech muszkieterach, którzy jeszcze niedawno byli tutaj narysowani. Jeżeli zejdziecie sobie w lęku piętro niżej, czyli do ciała, poczujecie pewnie coś w brzuchu, czujecie bicie serca i usłyszycie je. Zdacie sobie sprawę, że oddychacie trochę płyciej. Być może będzie ciepło, a być może zimno. Pewnie się troszeczkę spocicie. I tyle. W momencie, kiedy nie ma łba, kiedy nie ma tego, co tutaj było niedawno narysowane, czyli kora nowa, jeżeli uda nam się usunąć ten element, to wszystko, co zostaje, to są doznania płynące z ciała, które są niekomfortowe, nie czarujmy się, ale nie są aż tak niekomfortowe, żeby było się czego bać. Więc jeszcze raz, schodzimy piętro niżej i możecie sobie Państwo trenować to najlepiej wtedy, kiedy się nie boicie. Możecie trenować to dosłownie wszędzie, kiedy siedzicie w pracy przed komputerem, kiedy oglądacie telewizję, na przykład siedząc na kanapie w domu, kiedy jedziecie tramwajem czy autobusem, kiedy idziecie nawet. Można też chodzić w miarę świadomie, czując swoje ciało. Jeśli uda Wam się to zrobić raz, drugi, trzeci w takich bardzo kontrolowanych warunkach, czyli tak jak powiedziałem w tej chwili, siedząc sobie i będąc sobie gdzieś, to zauważycie, że bardzo łatwo jest przenieść ten stan także do zupełnie innych kontekstów, takich jak powiedziałem, jak praca, autobus czy spacer. A stąd już tylko mały krok do tego, żeby przenieść tą cenną umiejętność do momentu, kiedy lęk nas bierze. Nie? Możecie sobie Państwo również, ja tak robię, możecie sobie to praktykować po przebudzeniu, zaraz po przebudzeniu, przez chwilę, albo też zaraz przed zaśnięciem i wtedy okaże się, że bardzo łatwo jest Wam zasnąć. Dobrze, więc na tym polega to ćwiczenie. Róbcie sobie je Państwo i róbcie często i chętnie. Natomiast na koniec jeszcze kilka jakby słów wyjaśnienia. To, o co w tym chodzi, to tak naprawdę to, żeby być ciekawym lęku. Okay? Tak jak przed chwilą zadaliśmy sobie pytanie, która noga jest cieplejsza, która ręka jest cięższa, czy też odwrotnie. Tak samo chodzi, to jest pewien przejaw ciekawości. Innymi słowy, nie ustawiam się do tego, nie wiem, co się stanie, nie wiem, co będzie, ale chcę się o tym przekonać, chcę się tego od siebie dowiedzieć, od swojego ciała. Nie czujemy ciała zazwyczaj dlatego, że jesteśmy bardzo szybko i bardzo wcześnie uczeni, żeby tego nie robić, żeby zamiast czuć,
myśleć, nie? Czyli myśleć słowami. Kto wie, ten myślę, więc jestem. Nie? Kto myśli, ten jest mądrzejszy. Nie? Wcale nie jest, no ale tak jesteśmy jakby przyzwyczajeni i tak jesteśmy nauczeni. Więc to jest główny powód tego, że to się wydaje dziwne, nie? Że to się wydaje nowe. Łysy mówi, czuj ciało, a ja nie wiem, co mam zrobić. Wiesz, co zrobić. To jest zupełnie prosta sprawa. To jest coś, w co każdy człowiek jest wyposażony w chwili urodzenia. Zapominamy o tym czasami, ale to jest trochę jak jazda na rowerze. Tego się nie da zapomnieć tak naprawdę. Nie? W związku z czym zachęcam Państwa do tego, żebyście sobie to poćwiczyli, popraktykowali, bo jest to ważna, jest to kluczowa umiejętność, nie tylko jeśli chodzi o radzenie sobie z lękiem czy z objawami lęku, ale bardzo jest to umiejętność pomocna także w wielu innych kontekstach. Na przykład spróbujcie to zrobić, jak rozmawiacie z kimś w stresującej sytuacji. Nie? Spróbujcie to zrobić. Nie? Zobaczycie, jak wiele rzeczy może się zmienić, kiedy nic nie wygląda, żeby się zmieniło. Na koniec jeszcze o najczęstszych problemach, czy najczęstszych przeszkodach, jakie Państwo macie w tym kroku. Oprócz tego, że nie wiecie, o co chodzi, teraz mam nadzieję, że już będziecie wiedzieć, to poważna przeszkoda polega na tym, że myślimy, że to przejdzie. Jak wpuszczę to do ciała, to mi przejdzie. W związku z czym, jak mi nadal nie przechodzi, to znaczy, że a, coś zrobiłem źle, b, cały ten biznes w ogóle nie działa. Nie? To wszystko jest do dupy, łysy coś tam gada, głupoty jakieś. Oczekiwanie, że przejdzie, to jest w poprzednim filmie ten typ tutaj był. Nie? Teraz już go nie ma, nie? Ale pamiętacie go. Pamiętacie, jak wyglądał, nie? Lęk. Więc on już to wie. Nie? Jeżeli oczekujesz, że przejdzie, to nie akceptujesz. To nie idziesz w tym kierunku, żeby być na zero, żeby mieć wywalone, czy to jest, czy nie. On to wie. Nie? W związku z czym nie jest tak zawsze, że jak wpuścisz lęk do ciała, to ci minie, albo jego intensywność spadnie. Wręcz przeciwnie, czasem jego intensywność wzrośnie na chwilę i potem spadnie. Czasami wzrośnie i trochę cię potrzyma, a potem troszeczkę zacznie spadać. Bywa różnie, ale nie o to chodzi, to nie ma znaczenia, bo masz być ciekawy lęku. Masz być ciekawy tego, co się stanie, a nie zakładać, że ci zaraz ma spaść. Bo jeśli zakładasz, że ci ma spaść, to prawdopodobnie zmniejszasz swoje szanse na to, że ci spadnie. Jednak, że jego intensywność opadnie. Więc nie ustawiamy się do tego w ten sposób. Okay? Nie ustawiamy się do lęku w ten sposób, że mam go wpuścić do ciała, bo to jest sztuczka, taki trik. Taka sztuczka, jak go wpuszczę do ciała, to mi wtedy spadnie jego intensywność i fuck off, mam cię, nie? To nie tak działa, to tak nie zadziała najprawdopodobniej. Więc masz wpuścić lęk, masz być go ciekawy i pozwolić, żeby robił z tobą to, co on chce. Wywalone masz na to mieć. Ok? I drugi poważny błąd, który wynika z tego, o czym mówiłem wcześniej poniekąd, to jest myślenie zamiast czucia. Okay? Czyli myślę o tym, żeby czuć lęk, zamiast go czuć. I teraz tu jest, nie bardzo wiem, jak to powiedzieć, nie? Jak to Państwu wytłumaczyć. Jeżeli myślisz o tym, żeby czuć lęk, to go nie czujesz. Bo w momencie, kiedy zaczynasz go czuć, jeśli go czujesz, jeśli go wpuścisz do ciała, to nie masz przestrzeni na myślenie, bo jesteś dosyć zajęty tym, co on z tobą robi, nie? Tym, co się dzieje wtedy. Nie? W związku z czym, zamiast myśleć o tym, czuj to. To jest jakby bezpośrednia sprawa. Próbujemy to obejść, nie? Na zasadzie, okej, okay, to teraz tak, co czuję w brzuchu, okej, okay, co czuję w lewej ręce, co czuję w prawej ręce. Kiedy robisz coś takiego, to gadasz do siebie, nie? Myślisz słowami cały czas. A nam chodzi o to, żeby wyłączyć tą część. Żebyś przestał gadać słowami, wystarczy to czuć. I tyle. Nie? Więc następnym razem spróbuj to czuć, zamiast myśleć o tym, co czujesz. Nie? Bo to jest istotna dosyć rzecz. Ta umiejętność jest kluczowa. Nie tylko ze względu na sam sposób jakby utylizowania objawów lęku.
nie? Czyli nie tylko ze względu na krok drugi. Ona nam się bardzo, bardzo przyda do czegoś, o czym będziemy mówić pod koniec tego programu, czyli o tym, czyli w odgadywaniu naszych potrzeb, bo potrzeby to jest coś, co się czuje. Nie? W związku z czym, jeżeli nie czujesz, nie umiesz czuć, nie czujesz ciała, nie czujesz ciałem tego, co się dzieje dookoła, jeżeli nie umiesz tego czuć, no to nie możesz mieć dostępu do tego, jakie w danym momencie są Twoje potrzeby, nie mówiąc już o zaspokajaniu tych potrzeb. Warto się tego nauczyć. Podsumujmy. Przejdź piętro niżej, czyli zamiast być w głowie, bądź w ciele. Oddychaj, bądź tego ciekaw. Nie oczekuj, że Ci to przejdzie, tylko bądź tego ciekaw. I czuj, zamiast myśleć, że masz czuć. Albo zamiast myśleć o tym, co czujesz, to po prostu to czuj. Po prostu bądź sobie w ciele. Zacznij od łatwiejszych sytuacji, kiedy się w miarę dobrze czujesz. Kiedy jest w miarę ok, potem weź to gdzieś na zewnątrz ze sobą, tą umiejętność. Spróbuj w autobusie, spróbuj kiedy z kimś rozmawiasz, spróbuj w zupełnie innych kontekstach. I potem będzie Ci łatwiej wykonać krok drugi, kiedy lęk przyjdzie i uda Ci się go wpuścić i poczuć ciałem. Tyle o kroku drugim. Przechodzimy do kroku trzeciego.